Finisz rozgrywek jest bardzo ciekawy. Praktycznie 5 drużyn ma jeszcze szansę na stanięcie na podium. Dla zawodników z Lubina, reprezentujących Bieruń, Folię, Banda Club Wrocław, kluczowy będzie ostatni mecz sezonu, gdzie w Warszawie zmierzą się z tamtejszym Konsalnetem. Tam będziemy już walczyć o, no można powiedzieć, o medal. To zależy jeszcze jaki. Ale myślę, że srebro jest w zasięgu naszych rąk. Ten mecz rozda karty. Kto jaki medal? Jeśli wygramy mecz stosunkiem punktów minimum 12-8, wskakujemy na wicelidera i zajmujemy drugie podium. Natomiast jeśli wygramy w ogóle, ale niestety stosunkiem 12-9 i więcej, więc pewne trzecie miejsce. Natomiast przegrana praktycznie eliminuje nas z walki o pudło. Ostatnia kolejka pierwszej polskiej ligi bilardowej odbędzie się 9 listopada. Wówczas poznamy drużyny, które zdobędą upragnione medale.